moi drodzy, dzisiaj temat bezsenności, dlatego że coraz to młodsze osoby mają taki problem, więc chciałabym tutaj powiedzieć kilka słów na ten temat. Czynniki, które powodują bezsenność, można podzielić na zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. Wiadomo, że te zewnątrzpochodne można samemu zmienić i mamy na to wpływ, natomiast te wewnątrzpochodne już nie są takie łatwe do zmiany, bo wiążą się z różnymi dolegliwościami. I może mieć na to wpływ na przykład cukrzyca, słaby pęcherz, nadczynność tarczycy, bezdech senny, nowotwory, choroby reumatyczne. Dlatego tutaj to trzeba zdiagnozować najpierw, co jest przyczyną tej dolegliwości, czyli bezsenności. Również zaleca się zrobienie badań pod kątem nietolerancji pokarmowej lub alergii, ponieważ coś takiego też może prowadzić do bezsenności, do tego, że nie możemy się wyspać, budzimy się w nocy, jesteśmy stale zmęczeni, a poza tym jeszcze zjadamy ciężki posiłek późno w nocy, bo też chodzi o to, żeby pamiętać, że nasz organizm już godzina 19, on się przygotowuje, on już przestaje trawić, tak? On po prostu przygotowuje się, już się uspokaja, ciśnienie krwi się zmniejsza i po prostu przygotowuje się do tego, żeby do regeneracji naszego organizmu. Dlatego pamiętajcie, no, takie są ogólne zalecenia, żeby o tej godzinie 18 już nie jeść. No ja mówię tak, 19, 19.30, maksymalnie 20, jeśli chodzimy o 22 spać, a powinniśmy chodzić o 22 spać, ponieważ w momencie, kiedy idziemy o 12, o pierwszej godzinie w nocy spać, nie wytwarza się melatonina, czyli hormon snu. Tak samo jest ze wstawaniem. Jeśli nie wstajemy o 6, 7 rano, nie wytwarza się serotonina. I dlatego to jest ważne. Nasz organizm jest tak zbudowany, on sam siebie nie oszuka, my też nie oszukamy go, więc pamiętajcie o tym, jak to wszystko działa. Również pasożyty wewnątrz organizmu są odpowiedzialne za bezsenność. Jeśli się budzimy między pierwszą na przykład a trzecią, często lub na przykład nie możemy zasnąć między 23 a pierwszą nocy, cały czas mamy niespokojne myśli i tak dalej, no to też może nam świadczyć o tym, że mamy brudny woreczek żółciowy, właśnie tam są pasożyty w wątrobie i tak dalej. Te toksyny wątroba sobie nie radzi z filtrowaniem i nie możemy zasnąć, dlatego że wtedy między 23 a 3 w nocy woreczek żółciowy i wątroba ma szczyt swojego działania i dlatego daje nam znać. Jeśli się budzimy między 3 a 5, to znaczy, że płuca, coś z płucami, może tam akurat się przedostały pasożyty i trzeba to wszystko czyścić. Dobrze, ale najważniejszą rzeczą, taką, która może mieć i często ma wpływ właśnie dzisiaj na negatywne funkcjonowanie właśnie naszych hormonów i tego, że nie tworzy się ta melatonina, może mieć zanieczyszczenie szyszynki, czyli bo w szyszynce się syntetyzuje, w mózgu się syntetyzuje hormon melatoniny. Jeśli mamy zanieczyszczoną szyszynkę, zwapnioną, nie oczyszczamy jej regularnie, no to wtedy ten hormon po prostu się nie wytworzy. Przy czym bardzo często również w dzisiejszych czasach przyczyną bezsenności jest depresja i nerwica. Są to rzeczy, z którymi każdy z nas się poznał w życiu i każdy z nas przechodził mniej lub bardziej po prostu takie stany nerwicowe czy tam depresyjne, poddepresyjne. No, dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie jesteśmy bardzo na co dzień narażeni na stresy. Poza tym zabieganie, brak czasu dla siebie, na przykład na właśnie na sprawy duchowe, na medytację, na oddech, to również wpływa negatywnie na nasz organizm. Pamiętajcie, że nasze ciało nie składa się tylko z ciała fizycznego, ono ma inne warstwy subtelne, czyli mentalną, emocjonalną, duchową i tak dalej. No po prostu trzeba na każdym poziomie to wszystko harmonizować. Jeśli chodzi o tą szyszynkę i zanieczyszczenie jej, przede wszystkim odstawiamy fluor i pasty z fluorem, ponieważ fluor zwapnia nam właśnie szyszynkę. Jeśli chcemy ją zregenerować, możemy to robić za pomocą światła słonecznego, możemy się wpatrywać kilka sekund dziennie przed wschodem lub zachodem słońca. No wiadomo, teraz nie ma tego, ale jak będzie, można ją oczyszczać w taki sposób, światłem słonecznym.
Musimy też pamiętać o takich rzeczach jak kofeina i to, ile kaw dziennie spożywamy, bo czasami tak zwykłe odstawienie kawy i ciemnych herbat powoduje lepszy sen. I jeśli zażywamy jakieś leki, to też trzeba sprawdzać etykiety i czytać, co jest w składzie. Czasami są to rzeczy, które zawierają na przykład laktozę, a ktoś jest na to uczulony, czy tam ma alergię, czy nietolerancję na laktozę. Lekkie posiłki wieczorem, jeśli już jecie, zazwyczaj jest taka zasada, że tam 2 godziny przed pójściem spać nie powinno się już jeść. Jeśli chodzicie spać o 23, to ja myślę, że godzina 20 to jest ostatnia godzina, o której powinniście w ogóle już skończyć jeść. Bo tak jak mówię, jest to rozchwianie później tego całego naszego systemu, organizmu. On już się przygotowuje do regeneracji i wtedy ma możliwość wyciszenia i tak dalej, jeśli nie jest zasypywany jedzeniem i trawieniem i tak dalej, zmuszaniem po prostu tego organizmu do czegoś innego, niż on powinien zrobić w danym momencie. Jeśli nie możemy spać w określonych porach nocy, no to znaczy się, że możemy mieć pasożyty, więc musimy oczyścić swoją wątrobę, tak? Nie tylko wątrobę, ale oczywiście jelita, bo tak jak mówię, już powtarzam to i za każdym razem będę na to zwracać uwagę, bo to jest bardzo szczególne i bardzo ważne, żeby oczyszczać jelita, bo jelita jest to nasz drugi mózg. Jeśli jelita brudne, mózg nie tworzy hormonów. W mózgu się tworzą hormony, czyli między innymi melatonina w szyszynce. Jeśli mamy brudne jelita, pasożyty nam grasują tam, hasają i tak dalej, zwłaszcza w okresie pełni, ludzie często są bardziej rozdrażnieni, bo się wtedy pasożyty rozmnażają, więc trzeba oczyścić organizm. Więc zdrowa dieta, oczyszczanie organizmu, spanie w odpowiednich godzinach, jedzenie w odpowiednich godzinach, o których powiedziałam, wstawanie w odpowiednich godzinach, żeby ten organizm mógł dojść do siebie. I dodatkowo oczywiście oddech przeponowy, bo pamiętajcie, że przepona jest po coś. Przepona jest zrobiona po to, żeby oddychać przeponą, czyli brzuchem, a nie klatką piersiową. I w momencie, kiedy oddychamy, masujemy swoje wewnętrzne organy, zwiększa się ukrwienie, dotlenienie, sen jest głębszy, lepiej się wysypiamy i dlatego pamiętajcie, oddychamy przeponą i nie tylko w nocy, wiadomo, no każdy, kto dobrze oddycha, ma lepszy sen i w ogóle generalnie jest bardziej dotleniony. Natomiast jeśli nie potraficie i okazuje się, że ten oddech jest klatką piersiową, to polecam Wam robić takie coś przed pójściem spać, świadomy oddech przeponą przez 10-15 minut przed pójściem spać, położyć się i po prostu zrelaksować się, może być nawet przy delikatnej jakiejś muzyce relaksacyjnej, oddychać tą przeponą i zobaczycie, jak się w ogóle zmieni jakość waszego snu. Oczywiście ważna, bardzo istotna rzecz to unikanie, radzenie sobie ze stresem, bo wiadomo, że wszyscy jesteśmy narażeni na stres dzisiaj, ale jedni sobie radzą z nim bardziej, drudzy mniej, więc jeśli ktoś wie, że sobie nie radzi ze stresem, ma jakieś właśnie, działa pod presją, jakieś ma właśnie sytuacje na co dzień stresujące bardzo, czy w pracy, czy w życiu, no to po prostu właśnie oddech odpowiedni, głęboki, relaks, medytacja, idźcie w tym kierunku, naprawdę to jest świetna sprawa i każdy z nas powinien coś takiego dla siebie, dla ciała, dla ducha robić. I właśnie, co mówi totalna biologia na temat bezsenności? Według totalnej biologii bezsenność jest oznaką przewlekłej depresji, jawnej lub utajonej. Jest w niej również zawarty element lęku przed czymś i lub poszukiwanie rozwiązania. Rozwiązanie konfliktu jest ważniejsze niż sen. Czyli możemy powiedzieć, że bezsenność jako taka nie istnieje. Zawsze jest oznaką świadomej lub utajonej depresji. Więc tutaj widzicie, to się sprawdza, naprawdę to się sprawdza. I przemyślcie to, jeśli nie możecie spać, z czym sobie nie poradziliście, co jest do przepracowania. Może warto się wybrać po prostu do jakiegoś specjalisty po poradę na terapię. Także patrzcie na to wszystko holistycznie, na to wszystko się trzeba zapatrywać w sposób całościowy. Zacznijmy od podstawowych rzeczy, czyli dobrego łóżka i tak dalej, i tak dalej.
poprzez odpowiednie żywienie, zbadanie nietolerancji pokarmowych, oczyszczenie organizmu, oczyszczenie organów później, bo nie tylko jelita, ale też wątroba, nerki też potrzebują oczyszczenia, płuca. Także i medytacja, odpowiedni oddech, radzenie sobie ze stresem, próbowanie przede wszystkim jakichś innych metod, jeśli wiadomo, że macie taki problem, to na pewno warto skorzystać po prostu, bo to trzeba zrobić dla siebie. Bo tak jak powiedziałam, nasze ciało to nie jest tylko nasze ciało fizyczne, ale również inne ciała subtelne i wszystko musi być w harmonii, żebyśmy byli zdrowi przez długie, długie lata. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Hej!